Witam serdecznie w saloniku politycznym telewizji Republika. Dzisiaj w saloniku goszczą Mariusz Gierej, dzień dobry. Karol Gac, dzień dobry. I Łukasz Warzecha. Dzień dobry. I wszyscy trzej są w radosnych nastrojach, ja też, albowiem mamy nowy rząd. No poważnie, no co się tak patrzycie? Ze starym premierem. Nie, znaczy nie jest starym, jeszcze wcale taki, stary, ale nowy stary minister Puda. Ale jest minister Puda, jest, ale już nie jest ministrem rolnictwa. No i przede wszystkim no, Jarosław Kaczyński nie jest wicepremierem do spraw, czego on był spraw bezpieczeństwa. Łagodzenia napięć w rządzie. Tak, ale to się nazywało inaczej, do spraw bezpieczeństwa koalicji. Ale Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF, że on już swoją misję spełnił. Co prawda nie powiedział dokładnie, na czym ta misja miała polegać. Tak jak nie powiedział na przykład, dlaczego trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, która zlikwidowana nie została. Aczkolwiek wiemy już, że nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Poczekaj, wiem, o Izbie Dyscyplinarnej wiem, to wiem, za chwilę. Wiem, ale muszę to powiedzieć, że nie spełniła nadziei i też nie wiemy jakich. Tylko zwracam uwagę. Tak jak nie wiemy... Z tą misją to chyba to, że Gowina już nie ma w rządzie. A być może. Nie ma napięć. Być może o to chodziło rzeczywiście. Nie, napięcia zwiększyły się tylko ale, w mniejszym ale przypominam wam, że jest ilu koalicjantów PiS ma teraz? Trzech, tak? Cztery. Środowisko odnowy. Trzech. Trzy. PiS plus trzy partie plus koalicji. No to trzech. Partie to może dużo powiedziane. No tak, no jeżeli liczyć... Ale Kukiz nie jest w koalicji. Kukiz załatwia sędziów pokoju, witaminy. Krakowskim targiem 3,5 powiedzmy. No więc rzeczywiście bardzo dobrze to wyszło nie, z dwóch dobra, na 3,5. Łukaszu, no mi przepraszam państwa bardzo, że tak wpadliśmy od razu w wesoły nastrój, ale Jarosław Kaczyński powiedział właściwie otwarcie, o jaką misję miał na myśli. Powiedział, ta rekonstrukcja zabezpiecza, chyba nie użył tego rusycyzmu, ale zapewnia stabilność koalicji rządzącej, że jest zjednoczona prawica, się poukładała. Jest w dalszym ciągu zjednoczona. Jest w dalszym ciągu zjednoczona na tyle, że ma większość sejmową, tak? Bo przypomnę, był moment, kiedy już tam się opozycja buńczucznie odgrażała, że marszałek Witek odwoła, co prawda nie odważyła się tego wniosku złożyć, bo w ramach pozyskiwania niezbędnego do tego koalicjanta zbluzgała Kukiza od góry do dołu i to im się dziwiła, że on nie chce z nimi głosować nad odwołaniem pani marszałek. No to jest inna zupełnie historia, ale może zastanówmy się, może rzeczywiście stabilność Zjednoczonej Prawicy w obecnej sytuacji jest jakąś wartością, no bo jednak lepiej mieć niż rząd mieć. Taki jak mamy, niż totalny chaos, ale ja bym w Deutschland, że zacytuję sławne słowa. Ale ja bym jeszcze, przepraszam, bo ja tak rzeczywiście poszedłem w pewną krotochwilę, a jednak chciałbym dwóch ministrów moich ulubionych wymienić i odnotować. Jeden, który szczęśliwie zachował posadę, co prawda nie w tym samym resorcie, to właśnie Grzegorz Puda, który będzie miał teraz wygodniej, bo jak jeździł jako minister rolnictwa i rozwoju wsi w różne miejsca wiejskie, to tam na ogół spotykały go różne nieprzyjemne sytuacje. Mówiono mu na przykład, czy krzyczano do niego, oj ty zły ministrze Pudo, nie tego po tobie oczekiwaliśmy. Może nie tymi słowami, tak? Ale sądzisz, że nie będzie mu łatwiej teraz? No teraz jak został, ale to przecież on się będzie zajmował po prostu rozdzielaniem pieniędzy. Jeździł i mówił, dam ale nie, no, ale więc... w ramach tego będzie musiał pojechać do Unii, więc tam się nasłucha swojego chyba. No to... Ale nie tak jak od rolników, bo... Będzie znowu do będą rolników. Nawsadzają mu w obcym języku, wiesz, jak hrabia Żorż Ponimirski. Okay. Będę chciał pana obrazić, to zrobię to po angielsku. I teraz drugi minister, i to już jest poważna sprawa, naprawdę, bo jeszcze można powiedzieć, że tam minister Puda to trochę niepoważna, chociaż też poważna z punktu widzenia rolników, bardzo poważna, ale minister Michał Kurtyka, który poleciał po naprawdę wielu, już chyba nawet latach, bo to nie miesiącach, swoich wielkich zasług, którym między innymi to była negocjacje Fit for 55, negocjacje zaostrzenia celów klimatycznych, kwestia Turowa, miał bardzo dużo rzeczywiście zasług, nieudane kandydowanie na sekretarza generalnego OECD za sobą, zresztą w tym samym czasie, kiedy się toczyły negocjacje właśnie w sprawie Fit for 55 między innymi, czyli przełom jesieni i zimy ubiegłego roku. No i wreszcie to stanowisko stracił. Tylko, że już jest i została pani Anna Moskwa, tylko, że można powiedzieć, już jest po ptokach, ponieważ to wszystko, co już miało zapaść, to zapadło. I teraz na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Możesz, Rafał, ale ten temat też przełożyć na później w naszym programie. Uważam, że on jest bardzo ważny, a teraz tylko go zasygnalizuję. Jeżeli dzisiaj pan premier Morawiecki z kolei on sygnalizuje, że
jak Unia nam nie odpuści, to my zawetujemy Fit for 55, to chciałem zwrócić uwagę, że Fit for 55 nie powinno być, moim zdaniem, żadnym przedmiotem targów, bo jest to po prostu program, który nas rozkłada na łopatki. I jeżeli on ma być zaakceptowany w zamian za odpuszczenie innych rzeczy, to jest to po prostu niepoważne. On powinien być jak wyjęty ze wszystkich tego typu właściwie układów. No, nie wiem, że zasygnalizowałeś, no już powiedziałeś o tym, bo to chyba wątek jest trudno rozwijalny. Natomiast sprawa pana Kurtyki mnie zastanawia o tyle, że być może zaraz się dowiemy, że on został jakimś pracownikiem jakiegoś unijnego biura do spraw wdrażania katastrofy klimatycznej albo 55 i wtedy przynajmniej będę rozumieć całą sytuację, no bo mieliśmy takiego, że tam mieliśmy jakiegoś polskiego przedstawiciela w Unii, którego żeśmy odwołali, to następnego dnia Unia go mianowała swoim przedstawicielem przeciwko Polsce. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego człowieka, jakoś się tam śmiesznie nazywał Swoboda, czy coś. Nie chcę zgadywać, przepraszam. No mieliśmy taką sytuację, więc... Ale być może pana Kurtyki nawet tam nie wezmą, no i to wtedy to już w ogóle nie wiem, jak rzeczywiście. Tylko, że ty zacząłeś o merytorycznych sprawach, tak? Ministerstwo Rolnictwa, które zostało de facto zniszczone po panu Ardanowskim, no bo priorytetem było kaprys komendanta, czyli piątka dla zwierząt. No i tutaj tylko pan Puda się znalazł, jedyny, który był gotów to firmować, biorąc na siebie gniew rolników. No chyba już się z tego wycofano. Pan Kowalczyk zapowiedział, że absolutnie jakby te tematy nie będą istnieć. No mówisz o panu Kurtyce, ale przecież to nie były powody rekonstrukcji. No powody rekonstrukcji się były, że tak powiem, no tak jak powiedział były już wicepremier do spraw współpracy koalicyjnej wewnątrz koalicji. Trzeba było to jakoś poukładać bez Gowina. No i udało się w sumie, co prawda, zamiast targować się z jednym Gowinem, trzeba było się osobno targować z Bielanem i osobno z Ociepą, no ale... Ale jakoś się wytargowano w końcu. Tak. I nawet już... udało się nie przekroczyć tego limitu 130 ministrów, który gdzieś tam u nas sobie rząd wyznaczył. Bo właśnie myślałem, a dlaczego nie 200? A dlaczego nie jeszcze? Tam każdy poseł wiceministrem na przykład. Czemu nie? No tak. Wiesz, to parę tysięcy do pensji zawsze. No tak. Nie. Natomiast już tak bez krotofili. To znaczy dla mnie osobiście dziwaczna rekonstrukcja, bo... Rekonstrukcja zawsze służy czemuś, to znaczy to jest zawsze element, który ma dać nowy impuls do rządzenia. Robienie rekonstrukcji po rekonstrukcji na przykład natychmiast, czyli na przykład, żeby nie wiem, wymienić premiera, prawda? No to tym bardziej jest mało zrozumiałe dla elektoratu. I faktycznie wydaje się tak, że to jest tylko i wyłącznie ukontentowanie koalicjantów, przy czym czy to zmniejszyło napięcia? Jeżeli Zbigniew Ziobro wychodzi i mówi, nie będziemy pozwalali się na szantaż, Polska nie może pozwolić na szantaż Unii wobec, prawda, Izby Dyscyplinarnej i tak dalej, to ja tak się zastanawiam, jak długo PiS będzie pozwalał na szantaż panu Zbigniewowi Ziobrze wobec siebie, prawda? No nie, bo... możesz jednocześnie zwalczać Gowina i Ziobry, no to już wiesz, to ale by Gowina, ale Gowina już nie ma. Proszę pana, Gowina już nie ma. Zbigniew Ziobro powinien Zbigniew Ziobro powinien się martwić, tym bardziej, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W międzyczasie też została ogłoszona reforma sądownictwa, nowy pomysł. Ja odnoszę wrażenie, że robili to fachowcy, bynajmniej nie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Bo jeżeli, o czym poznałeś? Bo jeżeli, że odniosłeś takie wrażenie. Dlatego, że bardzo ciężko tę reformę zaatakować. Zwróćcie uwagę, że zarówno środowisko sędziowskie nie, w zasadzie nie atakuje bardzo tej propozycji, a opozycja w ogóle milczy jak zaklęta. To zły znak. Znaczy, to no, źle to świadczy o tej propozycji, jeżeli... Nie jest do końca tak, jak mówisz, tylko małe sprostowanie, bo ja akurat dosyć uważnie obserwuję sporą część środowiska sędziowskiego na Twitterze. Ci, którzy są bardziej radykalni antyrządowi, też atakują tę propozycję. Znaczy, można powiedzieć, że oni by zaatakowali wszystko, co rząd by przedstawił, ale to nie jest tak, że ona jest kompletnie niekontrowersyjna. Ale poczekajcie. Mówisz o spłaszczeniu struktury sądów. Mówię o spłaszczeniu struktury sądów. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki obiecali to w Unii Europejskiej. Unia czekała cierpliwie od, nie wiem, kiedy pierwsza... padła taka propozycja w marcu, czerwcu? No kilka miesięcy temu. I w Polsce można zadeklarować, że się zbuduje milion samochodów elektrycznych, nie dotrzymać, jest ok, ale w Unii Europejskiej ta technologia nie działa. Po prostu, zwyczajnie, więc ktoś mówi, sprawdzam, no ile możemy czekać, tak?
Tym bardziej, że deklaracje padły o tym, że wycofujemy się z tej Izby Dyscyplinarnej, a tu minister Ziobro w dalszym ciągu staje okoniem. Więc pytanie jest takie, czy ta rekonstrukcja cokolwiek zmieniła i czy zabezpieczyła faktycznie tą większość? No dobre pytanie. O tym się przekonamy, bo rzeczywiście ciężej może być pod względem politycznym, bo mamy i Marcina Ociepę z Odnową, i Adama Bielana, i Pawła Kukiza, i takich polityków jak poseł Mejza, który został nowym wiceministrem sportu, fundując ciekawą sesję, ustawkę w jednym z tabloidów od razu Prawo i Sprawiedliwości. A o Marcinie Ociepie złośliwie mówią, że to związek zawodowy wiceministrów, bo oni mają pełną reprezentację. 5 wiceministrów na 5 członków 100% skuteczności. To ta idea, którą przed chwilą rzuciłem. Co prawda, ale kilka kwestii to ciekawych zostało poruszonych. Znaczy, z jednej strony co do tej braku krytyki reformy czy propozycji reformy, ja myślę, że to wynika z bardzo prostej rzeczy. Jest za wcześnie. Znaczy, my nie mamy żadnej propozycji. Były 2-3 zdania od Jarosława Kaczyńskiego, jak to może wyglądać. Kiedy będzie już jakiś projekt, kiedy coś będzie miało być firmowane, wdrażane, wtedy będzie pełna krytyka. Ja jestem gotów o to założyć w tym momencie, bo na razie to tak. Mieliśmy wywiad z sierpnia Jarosława Kaczyńskiego, że do końca września będą projekty. Tak? Mamy koniec października, nie ma nic. Premier Morawiecki nieoczekiwanie trochę mówi, że no, kompromisowy projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej to za kilka miesięcy może będzie, prawda? Kiedy tu te kary niby 1 000 000 euro dziennie za każdy tam dzień, więc poczekamy, zobaczymy. Co do rekonstrukcji, no to oczywiście, że to jest techniczne poukładanie Zjednoczonej Prawicy i to rekonstrukcja specyficzna, tu się zgodzę, bo właściwie pierwsza, która nie wywołała emocji ani w Zjednoczonej Prawicy, ani po stronie opozycji, ani generalnie wśród wyborców, no była, jest, minęło, nikt się za bardzo tym nie ekscytował. No oczywiście wyraźny układ w kierunku rolników, trudno się dziwić po tym, co robił minister Puda. Jednak podniesienie do rangi wicepremiera, ministra do spraw rolnictwa, to pierwszy przypadek od świętej pamięci Andrzeja Leppera. Zobaczymy oczywiście, w którym kierunku będzie ten statek płynął. Jest na razie stabilny, no tylko pytanie, jak długo, tak? Bo ten apetyt polityczny w miarę jedzenia może zacząć tutaj jednak nabierać tutaj kształtów i rozpędu, biorąc pod uwagę, jak to wszystko wygląda. No pewnie byłem z tym stanowiskiem dla Henryka Kowalczyka, no to jest też próba promowania Polskiego Ładu dla rolnictwa, czy Polskiego Ładu dla wsi, z tego to pewnie wynika. Taki sygnał, że będziemy to traktować bardzo serio. Znaczy, oczywiście mówimy tutaj tylko i wyłącznie o... wspominaliśmy do tej pory tylko i wyłącznie o tym ukontentowaniu koalicjantów, ale zwróćmy uwagę też, że też nastąpiła roszada w stronnictwach wewnątrz PiSu, tak? No bo Henryk Kowalczyk to jest stronnictwo Beaty Szydło. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Ktoś wrzuca... No i człowiek bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu. No tak, też. Zresztą polityk, ale już nie który... tak bliski premierowi Morawieckiemu, tak, no. Właśnie mi chodzi. Jest to wzmocnienie absolutnie frakcji Beaty Szydło. Przypomnijmy jeszcze to, że mamy na zapleczu totalną wojnę Adama Glapińskiego z Mateuszem Morawieckim. Mamy odwołanie ludzi Morawieckiego z PKO BP. Czyli tych napięć również w samym PiSie jest co niemiara. Więc ta rekonstrukcja niewątpliwie doprowadziła do jednej rzeczy. Osłabiła Mateusza Morawieckiego. I teraz pytanie jest takie, czy Mateusz Morawiecki, mówiąc o III wojnie światowej, rzucał na szale ostatnie, że tak powiem, zasoby, które miał. Jeżeli to były ostatnie zasoby, to były marne. Żeby ratować swoją pozycję. Czy... no po prostu będzie to tak dalej trwało, bo ja nie wiem, czy w dalszym ciągu Mateusz Morawiecki ma jakąś misję do spełnienia w rządzie. Jak rozpętałem III wojnę światową. No, a może on tak powiedział, bo tak interesem kraju się kierował, a nie wewnętrzpartyjnymi rozgrywkami. I nikt tego nie bierze pod uwagę. Dobrze. Już myślałem, że naprawdę straciłeś noc polityczną. No, nie. Ulga. Jest na miejscu. Zróbmy krótką przerwę teraz w takim razie. Za chwilę będziemy rozmawiać o kwestiach III wojny światowej wewnątrz Europy.